Twój sklep w polu.pl. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Boryna. Dzisiejszym naszym tematem będzie odporność roślin, przede wszystkim jak możemy ją wspierać. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Michał Malicki z firmy UPL. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz Zbyszek Jarosz, doradca jagodowy. Dzień dobry Państwu. Tak więc panowie, przede wszystkim moje pierwsze pytanie do Was. Jak możemy wspierać tą odporność roślin? Czy wygląda to podobnie tak jak u człowieka? Czy może jednak z roślinami jest troszkę inaczej? Paradoksalnie roślina jest skomplikowanym organizmem i to, co odczuwa, chociaż o tym nam nie powie, to można bardzo dokładnie przenieść to na organizm ludzki. I zastanówmy się, kiedy człowiek jest odporny. Tak? Na pewno jest odporny wtedy, jak jest dobrze odżywiony i na pewno jest odporny wtedy, jak jest niezestresowany. I przede wszystkim nasza w tym głowa, żeby te podstawowe parametry roślinom zapewnić. No i pamiętajmy też, że to, o czym będziemy dzisiaj mówili, to truskawka, malina, czyli coś, co jest gatunkiem uprawianym przez kilka lat na tym samym miejscu, czyli podobnie jak człowiek, czy też inny organizm żywy, nie jedno działanie, tylko program działania przez długi okres, tak żeby dbać o zdrowie i o naturalną i odporność rośliny, co będzie później odzwierciedlało się w plonie. Ja jeszcze dodam jedną rzecz. To, że my patrzymy na część nadziemną roślin, to, że my to podziwiamy, z tego korzystamy, to jest tylko nasza ocena, tak? Ale to, co powtarzam od kilku lat. Serce rośliny to jest system korzeniowy. A więc budując naturalną odporność roślin, powinniśmy zacząć właśnie od budowy optymalnych warunków do rozwoju systemu korzeniowego, bo to od tego w zasadzie się wszystko zaczyna, tak? No właśnie, Zbyszku, jakie elementy tej rośliny są najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby ona system korzeniowy miała w takim środowisku, gdzie wszystkie parametry wspierają funkcjonowanie tego systemu korzeniowego. Czyli gleba ma być dopowietrzona, gleba ma być o uregulowanym odczynie, gleba ma być odpowiednio zasobna w składniki pokarmowe. Jeżeli chcemy ten system usprawnić, mamy ku temu środki, tak? Mamy ku temu narzędzia. Między innymi Goteo. Dobrą analogią tutaj powiedziałaś przy pytaniu, czy możemy porównywać roślinę do człowieka. Myślę, że tak, no tutaj Zbyszek powiedział o Goteo, ale to całe środowisko, w którym bytuje roślina, podobnie jak my, lepiej się czujemy w naturze, lepiej czujemy się wtedy, kiedy mamy dużo powietrza, świeżego powietrza. Również roślina, jeżeli będzie miała prawidłowe otoczenie, będzie się sprawowała dobrze. Tutaj, jeżeli mówimy o stymulacji rozwoju systemu korzeniowego, Zbyszek wspomniał o Goteo i ja jak najbardziej polecam to rozwiązanie jako standard, tak jak my chodzimy po suplementy diety. Tutaj też, nawet jeżeli mamy zdrową, żywą glebę, dodanie takiego stymulatora już daje nam kolejne procenty we wzroście, kolejne procenty we plonowaniu i w zdrowotności roślin jako taki standard wiosenny po wszelkiego rodzaju uszkodzeniach zimowych, czy też jako pobudzenie rozwoju korzeni po sadzeniu, czy przy jakichś stresach w trakcie sezonu typu zalanie albo przesuszenie. Ja tutaj jeszcze dodam, no tak, jeżeli chodzi o Goteo, to są wyciągi z askofilum nodosum. Tak, one czyli taka typowa szczepionka, bezpośrednio działająca na system korzeniowy. Niekiedy są potrzebne jeszcze w tej agrotechnice do zastosowania preparaty działające bardziej na ryzosferę, na glebę, tak? Tutaj mamy preparaty dohumusowe, których jest dużo do wyboru, do koloru i każdy z nich ma określoną funkcję. Dobrze, a czy są jakieś inne jeszcze sposoby wspierania odporności roślin? Czy tutaj tylko zatrzymujemy się na tych biostymulatorach? Nie, no, myśląc o całej odporności, musimy mówić o całym programie. Tak samo jak wracając jeszcze raz do człowieka, nie leczymy się z reguły na jedną chorobę, czy też na jedno schorzenie, budujemy, robimy badania i potem zaopatrujemy swoje zdrowie kompleksowo na wszystkie strony przez suplementację witaminami, czy też późniejsze leczenie jakichś chorób, tutaj też musimy iść w tą samą stronę, patrzeć na każdy organ. Dokładnie i powiem jeszcze więcej. Jeżeli chodzi o czynniki stresowe, to czy w przypadku człowieka, czy w przypadku roślin, my staramy się zniwelować te same wolne rodniki tlenowe, które wpływają negatywnie na rośliny. Tak? Tutaj padło pytanie, czy inne możliwości działania na odporność.
No ja powiem tak, wrócę do krzemu. Do krzemu, który od lat powtarzam, że to jest czynnik najbardziej wzmacniający rośliny, jeżeli chodzi o ich odporność. Działa mechanicznie, wzmacniając epidermę, tak? Usztywniając tę epidermę, tworząc dodatkową warstwę krzemionki na powierzchni roślin, ale i działa fizjologicznie, czyli wpływnika do roślin, niweluje z poziomu komórkowego te wolne rodniki tlenowe. Tak? Pod warunkiem, to co jeszcze raz powtórzę, że jest to kwas ortokrzemowy. Kwas ortokrzemowy w różnej formie, ustabilizowany w różny sposób, ale ma być to kwas ortokrzemowy. No, czyli też tą, powiedzmy, odporność roślin musimy sobie podzielić na to, na takie działanie, powiedzmy, fizyczne, czyli to, co roślina już sobie ma, czyli warstwę epidermy, tak. Kutykule, kutner, to co my jej możemy dać na taką mechaniczną sztywność. Wapń, krzem, tutaj wracając do wapnia też oczywiście on będzie pobierany w dużej mierze z gleby, czyli po pierwsze już od początku tego systemu korzeniowego, im on będzie zdrowszy, lepiej działający, tym będziemy mieli więcej wapnia w liściach, w owocach, sama roślina będzie twardsza, sztywniejsza. Do tego dokładamy krzem, no i tworzymy taką odporność, powiedzmy, mechaniczną. I tu wisienką na torcie jest akurat moim zdaniem taką wisienką dopinającą całą technologię wzmacniania roślin, laminaryna. Tak, jest to laminaryna jest polisacharydem, ładnie brzmi, bo jest wyciągiem pobieranym z alg laminaria digitata, ale no, musimy go troszeczkę traktować inaczej niż typowe produkty, o których myślimy, że są to produkty algowe. Tam nie ma tych substancji, hormonów, substancji biostymulujących. Tu jest coś, co typowo działa nam na ten jeden aspekt, czyli stymuluje naturalną odporność roślin i to stymuluje ją odpowiednio wcześnie, tak żeby roślina mogła przygotować się już na wszystkie nadchodzące późniejsze infekcje. Michał, ale podkreślmy, że akurat laminaryna działa stymulująco na poziomie genetycznym, czyli na tym takim najbardziej istotnym, jeżeli chodzi o odporność roślin, bo od tego się w zasadzie zaczyna. Jeżeli zastymulujemy laminaryną budowę tej odporności wewnętrznej, tak, wprowadzimy w roślinie odpowiednią ilość tych białek PR, tak, to będziemy mieli, można powiedzieć, kompleksową odporność całej rośliny. Tak, no bo to zaczynamy już od samego dna, tak. I budujemy to, mamy mocny fundament, więc jeżeli zaczniemy od samego DNA, od początków rozwoju komórek, które będą dalej się tworzyły, będą tworzone białka odpornościowe, będą tworzone różne inne metabolity mające wpływ później na budowę roślin, no to jesteśmy już do przodu. Bo jeżeli takie coś, taka reakcja rośliny nastąpi po kontakcie z patogenem, no to już sprawa jest przegrana, wtedy już jest za późno, bo roślina się tylko broni, ale nie jest na coś przygotowana odpowiednio wcześnie. To nie jest tak, wtedy nie jest to szczepionka, tylko już walka. Czyli to, co powiedzieliście, możemy uznać za złote zasady wspierania odporności roślin? Ale chyba tutaj z tego wyszło nam to, że musimy działać odpowiednio wcześnie, zawsze być o krok przed i zaczynać od samego początku. Ja myślę, że te złote zasady ustalamy cały czas z sezonu na sezon i cały czas dokładamy kolejne cegiełki do tego kompleksowego systemu harmonogramu uodporniania roślin na czynniki stresowe. Tak? To jeśli laminaryna, to jakie środki? Środków z laminaryną już jest na rynku dużo, aczkolwiek no, ja myślę, że tutaj nie bez przyczyny znalazł się akurat na naszym nagraniu Michał. Tak? Michał reprezentuje firmę, myśmy tutaj w kuluarach rozmawiali o historii firmy. Ja pamiętam jeszcze z młodych swoich lat, jak byłem początkowym plantatorem i wtedy poznałem Atonic Well Asahi dzisiejsze. No tak, to było lat temu, tak. Nie kilkanaście, a już a możemy 10. Spokojnie powiedzieć, że kilkadziesiąt. Nie wnikajmy ile, bo to... Ubiegły wiek. Tak, ubiegły wiek, nie będę mówił jak dawno byłem tym plantatorem. O co chodzi? Michał, macie technologię taką, jedną z najbardziej zaawansowanych, jeżeli chodzi właśnie biostymulatorów działających na genom roślin. Tak, Asahi to jedno, tutaj jest technologia japońska. Drugą z kolei nogą jest Francja, czyli produkty marki Gemar, szerokie i od lat badane produkty pozyskiwane z alg morskich. No tutaj znane wszystkie, wspomniane Goteo czy też Kalibra, to są właśnie te rozwiązania. Tutaj mamy produkty, które niosą w sobie moc alg z ich całą biostymulacją, mają w sobie zawarte w algach hormony roślinne, a kolejną ewolucją było jeszcze większe wyciągnięcie tego potencjału alg, czyli oczyszczenie tychże wyciągów i wyciągnięcie tej esencji właśnie, która trafia nam do poziomu genowego,
czyli powstanie produktów zawierających laminarynę w stężeniu 5%, czyli Vaxiplant Nutivax, to co nas w uprawach truskawki interesuje, no to już jest ten wiek, może nie to dziesięciolecie, ale ubiegłe, czyli lata naste tego XXI wieku. Szanowni Państwo, zapewne wiecie wszyscy, że technologia, spójna technologia uprawy truskawki, maliny czy jakiejkolwiek innej rośliny polega na tym, żeby w tym harmonogramie zabiegów z rynku wyłuskać tylko te perełki, które dają optymalny efekt. I tak jak o nawozach krzemowych mówiłem, że one mają maksymalną mieć zawartość kwasu ortokrzemowego, także tutaj w przypadku laminaryny też chodzi o to, żeby ta laminaryna była jak najbardziej aktywna, czyli ma być jej po prostu w produkcie najwięcej. Ma być tej laminaryny dużo, możliwie jak najwięcej, ma być ona dobrze sformułowana. My też w minionych latach przeprowadziliśmy badania różnych produktów, które no, mają w sobie koncentraty z alg, żeby sprawdzić, czy w takich typowych nawozach coś tej laminaryny się znajduje. Niestety, wyniki są takie, że ilości są poniżej granicy oznaczalności, także nie możemy traktować środka ochrony roślin opartego na laminarynie i porównywać go do stymulatorów algowych. Ale nawet na najlepszy produkt, takim jakim jest Vaxiplant czy Nutivax, będzie niczym, jeżeli zastosujemy go samego, nie patrząc na to, jak on jest wkomponowany w cały program ochrony czy też budowania odporności, bo jeżeli wejdziemy z nim w momencie kwitnienia, po kwitnieniu, wtedy kiedy już dużo rzeczy minęliśmy wiosną, to na pewno nie będziemy mieli efektu. Także przy każdej strategii na pewno najważniejsze są działania wiosenne. I ja tutaj, Michał, jeszcze wejdę Ci w słowo. Ja znów odniosę się z tą analogią roślin do człowieka. Tak jak Michał tutaj mówi, ta laminaryna, żeby zadziałała, ona musi być odpowiednio podana, czyli odpowiednio często. Tak jak z człowiekiem. Człowieka nie wystarczy raz na rok nakarmić i on wtedy będzie zdrowy i najedzony i odporny. Tak? Tak samo z rośliną. To nie jest tak, że podajemy tą laminarynę, czy podajemy ten krzem wtedy, kiedy widzimy, że coś się dzieje i wtedy, o la Boga, trzeba coś ratować. My, żeby uzyskać tą odporność, tak, żeby zbudować tą naturalną odporność roślin, musimy ją budować systematycznie, czyli od wczesnej wiosny w bloku co kilkanaście dni stosować odpowiednie produkty. Krzem, laminaryna, krzem, laminaryna. I wtedy dopiero wchodząc w okres owocowania zbiorów, ten dla plantatora najbardziej newralgiczny, możemy się spodziewać, że zrobiliśmy dobrą robotę, jeżeli tak zachowamy tą odpowiednią częstotliwość. Myślę, że warto będzie, Zbyszku, do tego materiału dodać jedno czy dwa zdjęcia z doświadczeń, które robiłeś nam w minionym już sezonie, gdzie program łączący w sobie zabiegi siarką, laminaryną i krzemem był porównywalny do typowego programu z użyciem znanych substancji chemicznych. No i te wyniki w zwalczaniu mączniaka czy też szarej pleśni były porównywalne do tego, gdzie te działania były takie, powiedzmy, konwencjonalne, tradycyjne, ale z podkreśleniem tego, że był dobry zrobiony program wiosenny. Był dobry zrobiony program wiosenny, aczkolwiek jeszcze jedną rzecz podkreślę. Ubiegłoroczne doświadczenia były w skrajnie niekorzystnych warunkach pogodowych. 14 czerwca przez poletka doświadczalna Federacji Ogrodowego przeszło gradobicie, które można powiedzieć, ja się obawiam, że zniszczyło wszystko. Tak? Natomiast postanowiliśmy to kontynuować po to, żeby po prostu przetestować ten program w skrajnie niekorzystnych warunkach. Wyszedł. A zatem jesteśmy w tej chwili z podniesioną głową w stanie powiedzieć, że blok zabiegów, taki, który stosowaliśmy, działa. Jak zastosować Vaxiplant, żeby uzyskać oczekiwane efekty? Przede wszystkim to, co powiedziałem, na pewno w bloku, na pewno to nie może być pojedynczy zabieg. A poza tym, no cóż, jeżeli chodzi o Vaxiplant czy Nutivax, to są wyciągi z rośliny, to są produkty mieszalne ze wszystkim, prawda? Tak, jeżeli chodzi o mieszalność, no to nie mamy problemu. No, jedyne, co by nam gdzieś kolidowało, to może nawozy wapniowe, no bo tutaj szczególnie te proste, typu saletry, chlorki gdzieś, to może się, coś zawsze może się zważyć, ale spokojnie wszystkie znane fungicydy, insektycydy, czy też nawozy NPK, tutaj jeżeli chodzi o mieszalność, to tak. I dlatego też odpowiednio wcześnie zaczęte, spokojnie może być tak, jak my to robiliśmy, z produktami siarkowymi już od samego początku. Jeżeli program laminaryną zostanie rozpoczęty odpowiednio wcześnie i będzie kontynuowany co te 10-14 dni, i też będzie elastyczny, bo pamiętajmy, że pogoda nam się zmienia i to, jeżeli zaplanujemy sobie harmonogram, że nie będziemy tykali innych rozwiązań, no to nie o to chodzi. Musimy być uważni i myśleć, czy nie potrzeba nam dać czegoś, co zniweluje stres, czegoś, co będzie chociażby substancją działającą kontaktowo przeciwko szarej pleśni, bo mamy
duże zagrożenie w danym momencie. Natomiast jeszcze dodam jedną rzecz. Biorąc pod uwagę, że laminaryna jest wyciągiem z alg morskich, jest to związek organiczny, jest to związek bardzo łagodny dla blaszki liściowej. A zatem wkomponowując produkty czy Nutivac, czy Vaxiplan do harmonogramu zabiegów, nawet możemy je stosować w takich najbardziej newralgicznych punktach, jak na przykład ochłodzenia, przymrozki, gdzie roślina jest mocno zestresowana, gdzie my wtedy powtarzamy, uwaga, to co podajemy roślinom, żeby nie powodować jakiegoś tam nadmiernego stężenia soli na blaszce liściowej, wtedy te produkty możemy jak najbardziej wkomponować w zabiegi. Tutaj myślę, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że no, etykieta tego produktu jest bardzo szeroka. My się staramy ciągle o rozszerzenie na inne gatunki. Są już warzywa liściowe, jest jabłoń, jest grusza, jest truskawka, myślę, że w przyszłości pojawi się malina. Jest tam również zapis o chorobach bakteryjnych, bo nie tylko grzyby pojawiają się na plantacjach, mamy tutaj też różnego rodzaju choroby bakteryjne, które będą się pojawiały, będzie ich coraz więcej i myślę, że tutaj to, że ten produkt ma tak szerokie spektrum działania, jest pozytywny, bo o antybiotykach w rolnictwie nie mamy co marzyć. Może to i dobrze. Może to i dobrze, i my będziemy zdrowsi. Bo jakbyśmy jeszcze tutaj w naszej branży skonstruowali jakąś tam super bakterię bądź super grzyba odpornego na wszystko, no to byśmy mogli mieć olbrzymie problemy. Jak jest z budowaniem odporności u roślin dopiero posadzonych? Ja myślę, że tutaj nie powinniśmy się rozgraniczać na to, czy to jest młoda, czy starsza roślina, bo nie chodzi nam o to, że budujemy odporność, żeby mieć owoc. Budujemy odporność po to, żeby mieć roślinę. I stosowanie produktów, które wspomagają tą odporność, powinno się już rozpocząć od samego początku, a może nawet i w szkółce, bo stresy są wszędzie. Sadzenie truskawek, jeżeli sadzimy to w lecie, to jest chyba jeden z większych stresów i też możliwości do różnego rodzaju późniejszych infekcji. Ja troszkę odpowiem tak przekornie, szukając kolejnej analogii do człowieka. Tak? Jeżeli mówimy o ludziach, to najbardziej dbamy o te młode organizmy, tak? Czyli o dzieci. A zatem przenosząc to na truskawki, ja również zacząłbym od budowy odporności już na etapie posadzenia roślin i budowy ich potencjału. Pamiętajmy, że od posadzenia do jesieni, do zimy, my budujemy potencjał na przyszły rok. A zatem nie możemy sobie pozwolić na to, żeby czekać z tą budową odporności do przyszłego sezonu. Zaczynamy już na etapie posadzenia nowej plantacji. No tak, powiedziałeś jeszcze o tym, że od posadzenia, czyli od lata do jesieni, no to mamy tych kilka miesięcy i patrząc też na plantacje starsze, które będą pozostawione na kolejne owocowanie, to też jest dość długi okres, kiedy o tych plantacjach często plantatorzy zapominają, nie oszukujmy się. Więc pojawiają się tam różne rzeczy, typu mączniak, jakieś plamistości na liściach, antraknoza pojawiająca się na wtórnym kwitnieniu. To wszystko jest, to wszystko zostaje z nami na plantacjach, zostaje na jesień, zostaje na zimę, a my się z tym musimy borykać wiosną. Po co, jeżeli możemy proste zabiegi wykonywać w sezonie pozbiorczym? No i tutaj z powrotem wracamy do rzeczy prostych, tanich, czyli siarka, miedź, wapń, który jest niezmiernie potrzebny do budowania całej masy, no i laminaryna. I laminaryna, dokładnie. Dobrze, to może króciutko podsumujmy. Ja jako podsumowanie powiem tak. Podchodźmy do naszych roślin tak jak do siebie. Tak? Jeżeli potrzebujemy wsparcia, jeżeli potrzebujemy odporności, pamiętajmy również o tych roślinach. I pamiętajmy, że jeden, dwa zabiegi tej odporności nam nie zbudują. To musi być konsekwencja. Róbmy to przede wszystkim systematycznie. Systematycznie? A ja bym chciał chyba nakierować nas na to, że te uprawy nasze stają się coraz bardziej uprawami całorocznymi. Bo czy to jest truskawka, czy to jest malina, czy też czas jest borówka, ten sezon praktycznie się nie kończy. Może mamy z jeden miesiąc przerwy w zimie, ale tej przerwy praktycznie nie ma, bo to co widać przez ostatnie chłodniejsze miesiące, że wzrost powoli, ale powoli ciągle trwa. Także wszystkie gatunki, które bytują na polu przez kilka lat, musimy dopieszczać przez dłuższy okres niż tylko od kwitnienia do zbioru. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne odcinki serii Akademii Boryna.